Witamy w kolejnym odcinku. Dzień Byłko dobry, witamy. Laskowski i Jacek Sokal. No to skończyliśmy mm, pełko na temacie w jaki sposób ten umysł kontrolować, jak ćwiczyć tą kontrolę. No i obiecaliśmy naszym widzom, że teraz przejdziemy do, do y, tego, jak wykorzystać w ogóle technologię, do tego, żeby nam tutaj w tym pomogła. Prawda? Mówiliśmy o obrazach, mów mówiliśmy o <trybujesz> muzyce, o przyrodzie, jak się wsłuchać y, w, w te rzeczy żeby rozpoznać te dźwięki przyrody i kierować, żeby umysł żebyśmy my decydowali, co umysł ma słuchać, wąchać, smakować, na co patrzeć, na co zwrócić uwagę. W skrócie mówiąc, jakie informacje, um informacje umysł ma przyjmować, mhm. żebyśmy podejmowali decyzję, a nie umysł, czyli nasz system operacyjny. Żeby nie działał y tak, jak jest przyzwyczajony, do czego nas przyzwyczajają, tak? bo jak już go wytrenujemy, to może się okazać, że nawet nurt telewizyjny, na przykład. Ja mam tak, o, ze swojego życia powiem. Mm -hmm. Ja, jak wchodzę do rodziców, gdzie telewizor zwykle jest włączony, to patrzę na niego i on mnie uspokaja. Mówię, ojej, jak mnie to nie dotyczy. Jak ja jestem szczęśliwy, że mnie to nie dotyczy. Mówi jakiś polityk. No, no mówi, bo mu kazano przecież to. On tego nawet nie wymyślił, bo nie, nie widzę tego śladu kontemplacji jakiejś specjalnej, więc y, mnie to uspokaja sam fakt, że idzie jakiś nurt obok. Ja go widzę i nie muszę na niego zwracać uwagi. Wiem, że on na mnie nie ma wpływu. Ale ty jesteś w o tyle komfortowej sytuacji, że już z tego basenu wypłynąłeś. No, w pewnym sensie, bo tam tak zawsze są myślę. jakieś zaczepki. nie? Bo no, oczywiście, to bo to zostaną pukuje, kąpielówki, nie? czepek, to jest, to jest jasne. Mhm. Ale mówiąc o tym, co wspomniałeś o tej technologii i o tym, co się współcześnie dzieje, o, o, o Matrixie, o, tym, o tych programach, które w nas wchodzą, można je wykorzystać. Zresztą bardzo często tak się zdarza zupełnie nieświadomie. My też o tym nie myślimy wtedy, a można je wykorzystać do uspokojenia siebie, do zharmonizowania siebie i przygotowania się do świadomej kreacji, pod warunkiem, że będziemy świadomie korzystać również z takich sposobów. I Ty poruszyłeś teraz temat telewizji i jakichś tam obrazków, informacji. Rozmawialiśmy też o tym, że ten natłok informacji, jakim jesteśmy bombardowani, jest tak wielki, że my już przestajemy odróżniać, czy w tym nurcie płynie puszka, pudełko, pudełko po czymś tam, jakieś inne śmietki, tylko zaczynamy dostrzegać Jeden szum płynący, to jest ten odkurzacz uspokajający tak. m, m, dzieci. Tak. I ten odkurzacz, który, który, ten dźwięk odkurzacza, który nam zaczyna być serwowany, również można wykorzystać do takiego wyłączenia siebie świadomego. Tak, można. Jeżeli nie mamy możliwości przebywania w ciszy, można się od tego odłączyć. Zresztą ja tak trenowałem też ze swoją uczennicą. W pełnym szumie na autostradzie robiliśmy coś. Komuś żeśmy pomagali. I ona zadała pytanie, no ale jak ja mam się skupić? Mówię, no jakkolwiek. Tak, to po to... prostu. Jak będzie potrzeba, trzeba będzie pracować w takich warunkach, kiedy światła mijające rażą nam oczy, kiedy dusi nas dym silników spalinowych, kiedy hałas jest wokół nas, musimy nauczyć się odłączać od tego. Przypomniałeś mi taki moment a propos takich przeszkadzajek, kiedy w trakcie medytacji na szczycie ślęż nagle gdzieś tam ktoś z tyłu krzyczy, a przynieść kabanosa do tej bułki, a może coś tam, i nagle ktoś włącza jakąś wiertarkę, czy jakąś. A mimo wszystko skupienie nasze, czy też właśnie. Bo to może być też mylne słowo. Skupienie. Skupienie ja przynajmniej kojarzę z czymś takim, że, że zamykamy się w mniejszym punkcie albo dążymy do małego punktu. Bo takim skupieniem, czyli o który nam chodzi, może być również rozproszenie zupełne. I wtedy nie zwracamy uwagi na nic. To też jest klucz, bo tak teraz szukam. To zależy. Jeżeli my chcemy poruszyć jakąś rzeczywistość, ją wytworzyć w naszej wyobraźni, no to musimy skupić się, tak? Tak jak też zacytuję już klasyków laser. Aha. Słońce. Słońce nie. Nie przepali taka energia, nie przepali kartki. A laser tak. Dlaczego? No bo on jest skupiony. To bardzo to jest oczywiście przykład z komedii. Chociaż nie wszyscy uważają to za komedię, ale mimo wszystko przykład bardzo trafny. To jest skupiona wiązka światła. Podobnie jest na przykład z wodą, co potrafi skupiona woda zrobić, tak? To prawda. Tniemy ogromne, grube płyty stalowe, wycinamy różne ładne kształty z strumieniem skupionej wody pod dużym ciśnieniem. To właśnie do tego zmierzamy, jeżeli chcemy doprowadzić do jakiejś kreacji, do, do jakiegoś wyniku. Natomiast, jeżeli chcemy najpierw poczuć tą pustkę w umyśle, no to wtedy to, co powiedziałeś, to rozproszenie. To wtedy rozproszenie. Nie ma mnie, nie dotyczy mnie to. Spływa po mnie. Czyli droga jest prosta. Wojna w Syrii, nie wiem, nie byłem. Skąd ja wiem, czy on mówi prawdę? Nie, nie wiem, nie byłem w Syrii. Nie dotyczy mnie to, bo ja jestem tu. Tu i teraz, i właśnie w tej chwili tworzę. Kolejna rzecz, jak bardzo trudno nam jest wytworzyć w wyobraźni obraz prawidłowy. Dlaczego? Ponieważ mamy bardzo dużo podanych obrazów, które system chciałby, żebyśmy Takich wzmacniali. Znaczników. Tak, czyli można pokazywać w, w godzinach najwyższej oglądalności urwane głowy i nogi i krzywdę ludzką. I, I nam łatwo jest wyobrazić sobie, jak wygląda wojna, natomiast trudno jest nam wyobrazić sobie, jak wygląda pokój. Ale masz kontakt ze światem artystycznym. Mnóstwo artystów jest takich, którzy potrafią namalować, y, czy wyobrazić, y, wyrazić to zdjęciem, czy filmem, prawda, weźmy Nad Niemnem. Wszyscy narzekali, o co tu chodzi, no, pokazują nam, przyrodę nam pokazują. Albo otwieramy cały rozdział, trzeba czytać pół godziny, żeby. Żeby coś roz... się zaczęło tak. dziać. To właśnie służy do tego, żeby wyobrazić sobie, jak życie powinno. Czy też w przerwie między naszymi programami Robert puścił muzykę i obraz, jak wygląda życie, tak? Jak potrafi wyglądać życie w miłości, jak ludzie na siebie patrzą, jak na siebie reagują i tak dalej. Jest tych obrazów trochę, tylko to trzeba poszukać. Bo oczywiście, że łatwiej jest włączyć telewizor i zobaczyć czego się nie chce, niż wyszperać, włożyć odrobinę energii i znaleźć ładny obrazek, ładny film, żeby nasza wyobraźnia zaczęła ćwiczyć, to do czego nas nie przyzwyczajają. Ale prawda? czy to nie jest tak troszkę, że to co teraz powiedziałeś, oglądamy obrazki i jesteśmy bombardowani informacjami o tym, mhm. czego nie chcemy, cały czas buduje się jakaś negacja, za którą zaraz idzie rzecz straszna. Znowu nawiążę do, 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 do myślę istotnej rzeczy, że jak to nazywasz nasz Korsłup, ale mówiąc najprościej i, 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 i najkrótszym skrótem dusza, mhm. nie rozumie zaprzeczenia, nie rozumie... Nie, więc zobacz, zestawienie Jest parę zaprzeczenia elementów. dla nas tutaj na, tym, na, na tej gęstości plus coś rzeczywiście negatywnego powoduje, że zaprzeczenia dusza nie widzi zostaje sam negatyw. Tak. Natomiast nikt nie pokazuje nam, nie wskazuje czego powinniśmy chcieć. No o tym właśnie Ale nie mylmy tego również z tym, co nam się mówi, że co powinniśmy mieć. Bo to są Gnie. te aplikacje, które <laughs> prawda, my to powinniśmy mieć. Nikt nam nie Gnie. mówi, czego powinniśmy chcieć albo do czego powinniśmy dążyć. To, co powiedziałeś o, o, o Robercie, o tym, co włączył o muzyce i, 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 i tym spokoju, i tym, bo tak naprawdę to jest harmonia, spokój, tak. za, zadowolenie z tego, że się jest tu, gdzie się jest, kompletnym. Ale tych obrazków jest coraz więcej, skoro Robert wyłowił to w ciągu sekundy, prawda? Więc to, to nie wymaga. Aż takiego wysiłku. Oczywiście. To wymaga przede wszystkim świadomości, czego chcemy. Znowu tak. doszliśmy do tego momentu, że nie zawsze wiemy, ch czego no, chcemy. No Kluczem do tego jest wiedzieć, czego się chce. Powtarzamy to po raz trzeci lub czwarty i, i tak absolutnie podpisuje się yy, wszystkim, co mi z Korsupa wystaje. <śled> Uchem, może nie próbuj, bo widziałem, że ślady już trzeba robić. Czasem, ale okej, okay. czyli tak, rozpraszamy się, to jest, to jest jasne. Musimy się rozproszyć, żeby móc się później skupić na bardzo konkretnej rzeczy, kiedy już jesteśmy zharmonizowani, kiedy już wiemy, że nasza głowa, czyli nasz mózg i nasze serce chcą tego samego, ale to nie jest ja chcę, tylko moje albo mnie, albo dla mnie. Albo dla nas. Jeszcze albo. lepsza formuła. Mhm, można, można i tak spróbować. Po czym e, mamy zgodność mózgu i, i, i serca, rozpraszamy się, żeby, żeby nic konkretnego nie widzieć, żeby mieć te czystkę w mózgu, po czym skupiamy się na tym, do czego dążymy cały czas do świadomej kreacji i wywierania nacisku na Matrix, żeby on zaczął służyć nam, a nie zmuszał nas do tego, żebyśmy służyli jemu i podporządkowali się całej tej historii. Skoro już to mamy, do tego momentu doszliśmy. To tutaj jest, znowu dochodzimy do bardzo ważnych historii znowu ze słowami, i ze znaczeniem słów i z tymi zaprzeczeniami. Bardzo Typu dobrze, że o konstruowanie tym mhm. pytań, stwierdzeń, oczekiwań. Dobrze. Tu jest klucz. Dobrze, to wyjdźmy z definicji podstawowej. My używamy w języku polskim takiego rzeczownika słowo chociaż trudno powiedzieć, że to jest rzecz, nie? a jednak rzeczownik. Ciekawe. To jest wiele takich słów. Mhm. Więc w Grece logos, które używamy często w tłumaczeniach, na przykład biblijnych, mhm. używamy drugiego z, y, z, znaczenia i tłumaczymy to bezpośrednio. Logos równa się słowo, podczas kiedy w podstawowym znaczeniu w Grece, jak Grecy mówili logos, to mówili o źródle słowa dosłownie. I jeżeli chcielibyśmy dojść do prawdy, no to gdzie jest źródło słowa? W naszych umysłach. Najpierw musi być to prawidłowo wyobrażone, mm -hmm. to słowo, czyli dobrze przemyślane. Nie chodzi tutaj o jakąś piękną formę, bo. Ta piękna forma słowa, którą ludzie starają się użyć, żeby być słuchani, żeby zachęcić do słuchania, ona jest jak najbardziej przydatna, ale w takich poleceniach do matrycy ona nie jest przydatna. Tam musi być przede wszystkim treść zawarta, treść ściśle ustalona. Mówimy do urządzenia, w które, w taki kociołek, w którym jest wszystko i w związku z tym, że w tym kociołku jest wszystko, to on nie ma pojęcia, że nie ma nic, albo że czegoś w ogóle nie ma. Więc mm -hmm. jeżeli będziemy tłumaczyć mu, że, że, że czegoś nie chcemy, no to oczywiście e, on nie zrozumie tego zaprzeczenia i aha, no nie chcesz tego, no to masz. Prawda? No bo, bo nie da rady mu inaczej to, tego A, powiedzieć. Ale słowo jest wyrażeniem myśli, z tak. e, no, którego coś się... powiedzieć, na przykład statyw. I nie, nie mieć go w wyobraźni. Albo słynne ćwiczenie z, różno, z różowymi słoniami. Tak, Prawda? Ty, ty, proszę nie myśleć o różowych słoniach. Proszę nie I, i załatwione. Tak. Więc y, tu nam pokazuje drogę, gdzie jest źródło słowa. Najpierw musi ono być tutaj, geometryczne, w naszych głowach, wyobrażenie. Co mamy? Co mamy mieć? Pozwól że, pod... Pozwól, że podkreślę w tym z, z rosyjskiego piatnica. Mm -hmm. Że podkreślę w tym momencie, do czego doszliśmy. Czyli, bo to jest niezwykle ważne w konstrukcji, nazwijmy to umownie poleceń wydawanych matrycy, prawda? E, przy, przy kreacji. Mówiąc cokolwiek, czy wydarzając jakiekolwiek życzenia, ważne jest, żeby najpierw wyobrazić sobie znaczenie każdego słowa, ponieważ to bardzo w bardzo prosty sposób podpowie nam, jakiego słowa użyć. Tak. Ciężko jest sobie wyobrazić słowo nie. No w ogóle się nie da go wyobrazić. No, no, poza ewentualnie jakimś <laughs> napisem czy coś tam, ale to nic nie znaczy, bo to, to Nawet... jest napis też, mm -hmm. cokolwiek by nie znaczył. I to jest. E, dlatego ta geometria jest taka ważna. Otóż to. I dlatego matryca nie widzi zaprzeczeń, bo, no, bo jak? To, no nie zobaczy. Także czyli, nie... czyli wyobrażamy sobie najpierw e, obraz, Słowa, ale nie słowa liter, tylko treści słowa, pojawia się słowo. Mhm. Myślę, że to jest ważne. To Co jest dalej? ważne. Bo, bo jeżeli byśmy zrobili na odwrót na przykład i najpierw chcieli coś powiedzieć, a później pomyśleć, to po pierwsze się to nie uda, a po drugie, skąd gwarancja, że matryca mówi w języku polskim? A ja nie wiem, bo ty, ty mówisz, że nie oglądasz telewizji, to dlatego nie wiesz, że to jest jednak możliwe. To tam można jednak spotkać, zobaczyć wielu takich, którzy najpierw myślą, a później. Znaczy najpierw mówią, a później. Oni nie mówią, oni emitują dźwięk. No, ale widzisz, bo to tam z tym myśleniem jest. Tam nie jestem pewien, czy tam jest, ten proces następuje jednak po tym mówieniu, ale dobrze, wróćmy, wróćmy do nas. Wróćmy do nas. Wyobrażamy sobie treść słowa. Tak. I jeżeli potrzebujemy, bo właściwie matryca szczytuje tą energię elektromagnetyczną, która jest w naszym. Wyobrażeniu, to jest taki sznurek elektronowy, chmura elektronowa mhm. czy też biofotony. Zresztą to musielibyśmy wejść w fizykę, a to nie jest ten dział, nie, nie ten program, żeby udowodnić, że to i tak na jedno wychodzi. To w drugiej zakładce e, będzie. No, w związku z tym to wyobrażenie jest tak czy siak od razu szczytywane przez matrycę. E, natomiast słowo jako czynnik e, wtórny może nam służyć do przekonania naszego umysłu, naszego, który jest, ma wyobrażenie, nasze serce czuje, że to się wydarza, że to jest w tej chwili, prawda? Za, jeżeli jest to proces, no to... Dobrze jest wyobrazić sobie koniec tego procesu, bo wtedy skrócimy jakby ten proces, ten proces twórczy. Jeżeli jest wymagany ten proces, że ja na przykład ładnie się starzeję, no to będziemy musieli oczywiście zachować tą, te pokładkowe. Ale rzeczywiście, w wiesz, sposób, muszę ci prawda? powiedzieć, chociażby no powiedział, że doj, takim... dojrzewam, albo no szlachetnieje. Tak. Albo na przykład marzenia muzyków, no co, koniec koncertu on chce widzieć, czyli brawa, czy wykonaną y, sweet. Czasami się nie uniknie tak. w, tych wyobrażeń ciągłych, prawda? co mm -hmm. ma w sekwencji mm -hmm. po sobie e, następować. Czyli to I... słowo służy pomocy zrozumienia przez e, umysł połączone już z sercem, jak już tak. współgrają. I zostaje ciało, a to ciało emituje dźwięk i mm -hmm. zachowujemy spójność. Myślę, czuję i robię to samo. I wtedy następuje koherencja dodatkowo ciała. I jeżeli ciało coś mówi w spójności ze swoim umysłem i sercem, to wzmacnia dodatkowo to działanie. Nie jest konieczne, ale jeżeli ktoś uważa, że tak jest, na tym polega siła mantr, na przykład, to, to, to tak, to jak najbardziej. Na my... przykład, y słynne, magiczne słowo: Dziękuję. Czasami dziękujemy przecież wielokrotnie. Prawda? Czujemy tą wdzięczność. Wiemy, że coś się wydarzyło i jesteśmy za to wdzięczni, umysłem w sensie. I możemy powtarzać dziękuję, dziękuję, dlatego że w momencie, kiedy otwieramy program dziękuję, to w jednym z programów już wspomniałem o tym, to z automatu otwiera się nakładka taka pomocnicza, programowa, otrzymałem. Tak? Wydarzyło się. Tych magicznych, Tych magicznych słów jest yy, kilka więcej. One są naprawdę magiczne. A, tak. Ośmieszanie naszych babek, że one tak uważały, że proszę, dziękuję, y, przepraszam, przepraszam" tak. i tak dalej, że to nie są i później, że, że między bajki włożyć, bo to takie bajanie starych ludzi. Y, no, <cofie> Jak widać, od tych starych ludzi możemy się jeszcze wiele nauczyć, mimo tego, że oni nie dysponowali takim powiedzmy, słowotokiem, jak my tutaj ro, ro, Ponieważ roz... oni bardziej czuli, nie, 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 tak. nie myśleli, to by, byli bliżej natury po prostu. I jednak. pozwalali, żeby to czucie samoistnie weszło w koherencję z ich umysłem, z ich zgodą, no i z ich ciałem. No, nie z innej strony, ale na jedno wychodzi. Co za różnica, z której strony zaczniemy? Nie zapominajmy o tym, że słowo jest również wibracją. Jest. Bo to I i to, to jest też element, który wzmacnia nacisk na, na matrycę przy właśnie kreacji takiej wzmacnia. świadomej. Kiedy już to wszystko mamy, kiedy mamy. Ale samo nie działa. No, no, to Samo to bez tylko, tych elementów okresuje. Nie da się, to już, już wiemy, nie tu, tu musi, tu musi być komplet. Musi być harmonia. Znowu mm. pojawia się piękne słowo harmonia. Nie mylić z akordeonem, bo to są dwa różne instrumenty. O ja byłem. Wolisz akordeon? Nie grałem na akordeonie. A, grałeś. A ja wiesz co, heligonkę miałem kiedyś w rękach. To takie małe. Taki, mały taki helikopter mały. mały. Jeżeli już mamy wszystkie instrumenty, helikopter, heligonkę, harmonię. Mamy instrumenty, ta... nie zginiemy. Tak, w sobie i mamy je zestrojone. Mhm. Zobacz, jak to ładnie się uzupełnia, bo skacząc z tematu na temat, ale odnosząc się do właśnie takich dziwnych zabaw słownych, cały czas zamykamy się w harmonii. No, nie może być braku współgrania tego dysonansu, bo inaczej nie będzie działać. Ale nie rozwijajmy tego. Bo Rezonansu, nie dysonansu. Bo dysonans będzie nam wykluczenie, czyli to jest interferencja. Tak, yy, tak, 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 tak. Ja, być może źle, źle tego użyłem mm -hmm. teraz. W sensie, że nie będzie dysonansu, będzie rezonans. O tak. O, o, to, o to mi o, chodziło. I teraz, jeżeli już to wszystko mamy, to kwestia jest tylko i wyłącznie, właśnie to, jak wyobrażać sobie treść, czyli słowa, ich znaczenie, to wiemy. I teraz jak konstruować tych wyobrażeń z tych słów? Pełne zdania. Pytania, prośby, życzenia, marzenia, cokolwiek. Pytania. Pytania dotyczą y, rozwiązań, które chcielibyśmy usłyszeć. To y, inna kategoria. Musielibyśmy y, osobno to potraktować. Pociągnijmy na razie temat, a pytania zostawmy sobie na koniec. Tak, bo pytania y... rodzą znowu powrót na Śląsk i jak żyć? Nie y, boli. Tak. No to weźmy prawidłową konstrukcję zdania. Po pierwsze w czasie teraźniejszym, dokonanym, bez zaprzeczeń i bez powtórzeń, mhm. przypuszczeń, żadnych trybów przytup, przypuszczających, są niedozwolone, żadnych tego typu stwierdzeń jak starania się. Spróbuję, postaram się. Brak wątpliwości, brak, brak podważeń. Tak, mhm. brak podważań. Po prostu w, w tym kierunku trzeba pójść. Tak? Nie wytłumaczyliśmy sobie, jako, mhm. jako słowo y, w, w tym działaniu sz, szkodliwe. Po prostu mhm, st, zdekonstruuje i zrobi wszystko na, na odwrót w naszych życzeniach. Pozwól, że wejdę ci w słowo teraz, bo y, to oznacza, że powinniśmy pewni siebie wyrażać zdanie, dotyczące stanu faktycznego, prawda? Tak. A to wszystko tworzy ni mniej, ni więcej, tylko taką zdrową pewność siebie i panowanie nad sobą. Zobacz, tak. jak, jak, jak wielkie to ma inklinacje na całość. Mhm. Na... Oby pycha tego prawda? nie przejęła, bo jest pewna pułapka po drodze. Tak, e... tak, tak. tak. Nie. To z tym też się spotykamy niestety, ale ja myślę, że oni gdzieś tam zgubili jeden instrument po prostu po drodze. Stanowana pewność siebie, skromność. Jeżeli raz mhm. mówimy do Matrycy, to nie potrzebujemy mówić tego do kogokolwiek innego. Bo jeżeli kogokolwiek innego będziemy przekonywać, to rozproszymy uwagę swoją. Mhm. Czyli ja się tak czuję, moja modlitwa jest we mnie. Ja jestem modlitwą, staję się nią. Dlaczego chciałbyś? Oczywiście ty nie, bo to rozumiesz, ale taki przykład. Dlaczego chciałbyś? przełożyć tą modlitwę i jeszcze kogoś w niej zmieścić. Niepotrzebnie, niepotrzebna utrata energii mhm, następuje. Mhm. Czyli przechwalanie się umiejętnościami, na przykład takimi, y, może na krótką metę zadziałać i zrobić na kimś wrażenie, ale to wtedy matryca zrozumie, że chciałeś zrobić z tym wrażenie. Pozwoli to, ci na to o, i to. zabierze ci cały sens, o który prosiłeś. Jeśli, tak? jeśli światło jest w nas, to pozwólmy jemu własnemu, jego własnemu blaskowi zadziałać na matryce, a później po finalizacji, po otrzymaniu tego, czego oczekujemy od matrycy, możemy się z radością dzielić i tyle. Są y, pewne oczywiste i moralne jeszcze y, przestrogi, y, które musimy tutaj wspomnieć, czyli y, nie wchodzimy na y, cudze pole wolności, tak? Tak, wolność to jest... Spójrz, czyli to akurat... nie wpływamy na y, zniewolenie innych ludzi, nie zabieramy ich y, woli. Y, nie życzymy sobie ludzi, bardzo przestrzegam przed tym, tak? Jeżeli to pomocnych odpowiednich, natomiast nie konkretnych, bo konkretni to jest za duży już zespół nas programowy. O, o, ograniczają troszkę. No. Zastanawiam się to troszkę, dlatego, że to jest już kolejny, kolejny nasz odcinek, a dopiero w tym odcinku padło słowo wolność, co jest de facto kluczem do bardzo wielu historii, tylko myślę, że ona z premedytacją dopiero teraz padło, bo zanim dojdziemy do wolności, musimy bardzo wiele rzeczy zrozumieć i się nauczyć. Najpierw uwolnić siebie z więzienia, czyli z tego basenu w rzece, mm -hmm. tak? później y, poczuć tą wolność, docenić, zrozumieć, co to znaczy utracić i w związku z tym zrozumieć drugiego człowieka, żeby mu tego nie zabierać. Uszanować wolność, to jest proces, pamiętać, chyba oczywisty. pamiętać o tym, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się Twoja wolność. I vice versa, i vis-a-vis. No dobrze, mamy to wszystko. Mamy te wszystkie instrumenty, mamy świadomość i teraz chcemy wykreować chcemy nacisnąć ten matrix w taki sposób, żeby nam nie oddał siłą nacisku niepotrzebnie za mocno, bo tak za mocno też nie można. O czym wspominałeś, że nie ma sensu powtarzać czegoś, bo nagle stanie się to nieczytelne dla matrycy. Wiesz, Tylko tam, gdzie mm -hmm. jest różnica ciśnień, tam są ciśnienia z jednej strony dodatnie, z drugiej mm -hmm. ujemne, no i, i to ma swoje konsekwencje fizyczne. Także zbyt duże drgania na przestrzeni, zbyt duże różnice napięć na przestrzeni, one będą miały tendencję do wyrównania, jak wszystko w przyrodzie. Tak? Jak różnica ciśnień na przykład, albo temperatur. W związku z tym to też będzie miało tą strefę. Nulifikacyjną, która będzie się chciała wyrównać. No i jak będzie zbyt burzliwe napięcie, no to tak jak z wiatrem, jak jest zbyt, zbyt duża różnica ciśnień na danym obszarze, no to wieje mocniej lub słabiej, jeśli ta różnica jest mniejsza. I, I to jest oczywiste i to tak samo działa. I to jest bardzo ważne, ponieważ tutaj chciałem zapytać o coś, o czym chyba nie, nie słyszałem, żeby ktoś dopytywał w ogóle, interesując się, czy też chcąc wejść. W te sprawy kreacji takiej bardzo aktywnej. Jak kreować bezpiecznie? Wiemy już, że zdecydowanie chęci szkodzenia to przekreśla całość. Z Chociaż są takie no, techniki, jak wiemy. No ale to my akurat nie polecamy i to nie w tym to kierunku To Nie mów, idziemy. Że polecamy, tylko musimy uświadomić, że są takie techniki i że z, z, od takich ludzi należy trzymać się z daleka, jak najdalej. No tak. I y, jeżeli chcemy się przed nimi ochronić, to musimy wypracować y, taką nakładkę na ich działania, żeby y, oni zderzyli się w tak zwanej fazie przeciwnej fali. Czyli nie możemy chronić się y, tym samym, co oni stosują, tylko czymś zupełnie przeciwnym, czyli posługiwać się y, tą interferencją fal, która będzie ujemna, czyli będzie się wygaszać. Mm -hmm. y, w związku z tym no nie możemy działać tymi samymi narzędziami, co ludzie, którzy ewentualnie nam szkodzą, bo to nie zadziała, to tylko wzmocni. To prawda, ale, ale też wiemy, że nasze intencje i tutaj hmm. nasze wyobrażenia i nasze układanie e, projekcji, jakby to nie nazwać, wiemy, że chodzi o wpływ na matrycę, żeby świadomie. E, i rzeczywiście wykreować coś, mhm. czego oczekujemy. I teraz chodzi mi o bezpieczeństwo tej kreacji, bo zamarzyć sobie można o, o, o wszystkim, obaj doskonale wiemy, że z marzeniami trzeba być ostrożnym, bo mogą się spełnić. Widzisz, akurat wczoraj przecież był wykład mój na powitaniu wiosny o tym. Z uwagą go słuchałem. Tak. I przypomnij sobie tę końcówkę, w której doprowadziłem do wniosku, że entropia, która jest naturalna, w, przynajmniej w naszej gęstości, ona dotyczy również myśli rozdrobnienia informacji, czyli schaosowania jej wręcz, prawda? Natomiast my, im bardziej wchodzimy w zagadnienia społeczne, łączymy się i czujemy się nie, że ja jestem, tylko że my jesteśmy. Tym dążymy bardziej do zmniejszenia tej entropii, czyli uporządkowania strumienia danych. Mhm. To, to naprawdę jest bardzo proste i wszystko ze wszystkiego wynika. W związku z tym, jeżeli my mamy świadomość ja jestem i mogę robić to, to brakuje nam drugiej części. My jesteśmy wszyscy, czy to, czego ja sobie życzę, nie przyniesie komuś krzywdy lub nie zagruci granicy wolności, o której wspomniałeś. Uh -huh. Prawda? Uh -huh. Jeśli tym sposobem będziemy myśleć, a, a sposób na ćwiczenie jest łatwy, proszę Państwa, bo to jest <grym> dzieci <dziedzinnie> proste. <grym> Już jestem ciekaw, Serio? bo widzę, że się zapaliłeś. Tak. Uh -huh. Trzeba, zanim coś pomyślimy i zechcemy to ułożyć w słowa w komunikacji z drugim człowiekiem, y Odwrócić sytuację, powiedzieć to sobie w myśli, wyobrazić, jak to zdanie będzie brzmiało, i, wchodzi, i wejść w jego rolę. Jak ja bym odebrał to, o czym ja pomyślałem. Bardzo fajne ćwiczenie. Jedno i jedyne. I nie trzeba nic więcej ćwiczyć. Spróbuję uprościć. Wejść w małżeństwie. Dwie osoby mhm. ze sobą żyją. Jak żyją ze sobą długo na jednej powierzchni, zwłaszcza jeśli ta powierzchnia nie jest specjalnie duża, to dochodzi do w różnych. Kuchni. No, to dochodzi do pewnych tarć y, siłą rzeczy. Jeżeli za każdym takim tarciem opanujesz y, słowo, które z ciebie wyjdzie, bo jak już wyjdzie, to nie wróci. Mhm. To, to, to też ważna uwaga. I ty, zanim to powiesz, to, powie to te też nasze babcie. No, policz do dziesięciu. Je I w, tych, w tym odliczaniu zamień się miejscami. A jak ja bym to odebrał? E, nie, nie, to kiepskie jest. No to szpulka, za okno tą myśl. Trzeba przystąpić do innej konstrukcji, bo ta nie wytrzyma tej próby, prawda? I konstruujesz kolejną myśl. Mhm. Nawet jeżeli nie możesz jej skonstruować, to prosty komunikat. Time. Poczekaj bo mam problem, z jak zareagować na to. Muszę nad tym pomyśleć. To może być sekunda, to może być liczenie do 10, ale to równie dobrze może być wyjście na 15 minut przed, przed chałupę i... No I, tak, kurde, i, za I zastanowienie się nad przyrodą. Czy ja bym chciał się widzieć takiego, jak, jak się zobaczyłem? Tylko poczekaj, bo uciekłeś mi troszkę z tematu kreacji i nacisku na matrycę. Ja zapytałem o bezpieczną kreację, to wiemy, że tworząc coś czy chcąc coś stworzyć i naciskając na matrycę w ten sposób, najpierw warto by się zastanowić, czy to, że ja, od, jak to się mówi, na rybkę, no to jak mamy rybkę, no to dorzuć jeszcze do tego kawałek pieczywka i chcę, kreuję. I teraz stawiam się w, w, w roli okolicznych mi, nie wiem, sąsiadów, znajomych, przyjaciół, bliskich, dalszych i tak dalej, najbliższych ludzi, czy to, że ja na talerzu będę miał rybkę i pajdę, zrobi komuś krzywdę. Jeżeli w ten sposób spoglądając, stwierdzimy, że no nie, w zasadzie poza ewentualnym fetorkiem, jeśli rybka nie będzie świeża, to nic się złego nie stanie, to możemy sobie puścić wyobraźnię i, i, i zacząć kreować, prawda? Naciskać na matrycę. Natomiast, czy to dobrze rozumiem? Tak bardzo tak. to upraszczam, żeby nasi widzowie również tak dobrze. wiedzieli, Aha. To wiemy, bo to są drobne rzeczy. Mhm. Jak wiemy również, szukając cudów w niebie, często depczemy te mniejsze na ziemi, na jakie cuda możemy sobie pozwolić, które będą bezpieczne. Bez takich ogólników, ale z takiego bardzo matryksowego punktu widzenia. Weźmy przykład pieniędzy. Większość osób jest przekonana, że pieniędzy jest za mało. Tak? Co? Dodruk pieniędzy nam nie potwierdza, ale takie przekonanie społeczne jest. W za mało tym, u każdego w kieszeni, ja bym doprecyzował. Yy, no dobra, ale powiedzmy, z, zróbmy agregację tej wartości: okay. tak? że istnieje agregowana część yy, środków płatniczych na danym terenie, załóżmy w złotówkach, skoro mieszkamy w Polsce. Yy, I teraz to myślenie, o którym powiedziałem, że pieniędzy jest za mało kreowane zresztą przez przysłowia czy półżarty typu Fenicjanie wymyślili pieniądze, co zresztą nie jest prawdą i tylko dlaczego tak mało. Taki wierszyk nam, czy żart wchodzi w głowę, programuje nasz umysł, że jest ich za mało, w związku z tym nie myśląc o, o tym specjalnie, a podświadomość się kręci, ona nie śpi, cały czas jest czujna, patrzymy na ten tort, czyli zagregowaną sumę, Pieniędzy, na, załóżmy, na rynku polskim i pod, pod, podświadomość podpowiada, no przecież jest za mało. Jak ty będziesz miał dużo, to ktoś będzie miał mniej. Czy nakładanie sobie wewnętrznych blokad? Tak, to są takie, popatrz jak ciężko zauważyć te blokady, ale trzeba je w sobie odszukać. Ale czy nie jest tak, że y, przestaliśmy jako społeczeństwo, generalizuje <laughs> teraz, myśleć o tym, że pieniądz tak naprawdę jest tylko narzędziem, bo przecież jak marzymy, to, Nie, to, bo... to wymyślamy sobie różne. Chcemy mieć dom, chcemy mieć e, A, ładną no sukienkę, no właśnie, nowe buty, no, no. świetny zegarek. No najprostszym instrumentem, o którym wszyscy nam mówią i mamy na to dowody, są właśnie te pieniądze. W związku z tym przestaliśmy marzyć o tym domu, o zegarku, o sukience i butach, tylko marzymy o pieniądzach, po to, żeby z tego, rozumiesz, a jak już mamy te pieniądze, to zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście ten dom, zegarek, sukienka i buty są nam potrzebne, bo mamy te pieniądze, żeby ich nie stracić. Ludzie, myślę tak sobie, stracili świadomość tego, że pieniądz jest niczym innym, jak narzędziem do Osiągnięcia spokoju poprzez spełnienie własnych oczekiwań, marzeń, etc. No, bo mylą myślenie, no takie, mają takie skojarzenia i mylą yy, środki z celami. Tak? Mm -hmm. bo, bo w samym celu jest środek. No, <laughs> no tak, <laughs> tak. No i to trzeba uporządkować, jeżeli w tej głowie, która myśli, jest uporządkowane, że, że pieniądze są środkiem do zdobywania czegoś tam, to mm. jest zupełnie inna, już bardziej zdrowa myśl, od tego, że nagle zamienia te funkcje i pieniądze stają się celem. Co mamy na przykład wielokrotny w naszym i nie tylko w naszym społeczeństwie, w ogóle globalnym pracoholizmu, gdzie ludzie pracują tak, żeby. Zdobyć jak najwięcej pieniędzy, nie korzystając z nich, bo nie mają kiedy, bo się tak zapętlili w tej pracy. Tak, I tak, mamy takie tak. absurdy. Donald McQuarrie. E, e, na przykład, prawda? Żeby tylko liczyć, żeby się pocieszać, że, że przyszło się przed nami i tak dalej. Ja wystarczy dwie doby bez prądu i nie będzie mógł kupić za to nic, bo kasa nie zadziała, nie zaleje paliwa, bo ona jest na, ta pompa na prąd. I do czego mu? Więc znacznie bezpieczniej jest. Mm. Posługiwanie się dyferencjałem to takie urządzenie, tak jak y, na przykład y, tylni most w samochodzie. Mhm. Rozdziela siłę i, i drogę tak, różnych kół przy zakręcie. A to jest bardzo ważny element, bo byśmy w, 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 wchodzili w poślizg co chwila, gdyby tego tak, nie było. Tak, 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 cały czas bylibyśmy tak. na zakręcie. Tak, w nadziei, że za zakrętem jest prosta. No, i taki dyferencjał również występuje w naszych umysłach. Możemy w tym przypadku przesuwać siłę ogółu na szczegół lub na odwrót. Czyli mamy pewien odcinek, a pośrodku między tymi dwoma skrajnościami, szczegółem i ogółem, jest suwak, w którym uszczegółowiamy, ale wybrnąłem, <śm> z, z, <śm> rodzaj tego, co ma być. A ogółem, jak ma być? Czyli, jeżeli ty chcesz wyjechać na przykład na wycieczkę, i wiesz, że wycieczka kosztuje, dołóżmy, 3000 złotych, i ustawiasz swój suwak na 3000 złotych, to robisz podział dyferencjału bardziej na szczegół. Potrzebuje 3000. Jak przesuniesz na ten, dyferencjał, ten podział tego dyferencjału na ogół, czyli chcę tę wycieczkę, no to jest większe prawdopodobieństwo, że Ty na nią wyjedziesz. Bo może kosztować, na przykład skończy się promocja i będzie kosztowała o 7 tysięcy, ale wycieczkę i tak będziesz miał. Albo ktoś Ci odstąpi bilet, albo jest mnóstwo różnych innych rzeczy, możesz wygrać na loterii równie dobrze. No, no, czyli posługiwanie się tym deferencjałem jest na tyle bezpieczne, że możemy w rezultacie dojść do wniosku, i to w jednym z programów już było, powtórzymy się trochę, ale skoro jesteśmy w tym ciągu, może ktoś więcej skorzysta niż tylko z tamtego programu. E, dużo bezpieczniejsze jest posługiwanie się obfitością niż y, środkami, czyli tak. formułą ogólną, tak? A tak się akurat złożyło, że definicja obfitości nie różni się niczym od definicji wolności i brzmi. Brzmią, że są nieskończone, tak bym to ujął. No, ja to troszeczkę bardziej sprecyzowałem w jednym mhm. zdaniu, bo definicja powinna być z natury y, krótka. Brzmi to mniej więcej tak. Jeżeli jestem obfity, to robię to, co chcę, kiedy chcę. Bez ograniczeń. No. W tym kontekście są y, nieskończone. Wolny? Tak samo. No i w tym kontekście są nieskończone. Nie jako definicja, tylko znaczenie, dlatego o tym wspomniałem. Aspekt czyli... społeczny też, mhm. bo nie skończyliśmy go, jest bardzo istotny, czyli no bez ograniczeń oczywiście wolności innych ludzi, zwierząt, to jest jasne. No przyrody. Możemy tutaj zeskalować to na całą planetę, nawet, prawda? Mhm. Czyli taką dywersyfikację zrobić. No ale jeżeli myślimy na przykład o tym, że my chcemy dojść do prawidłowego stanu naszej planety, do pokoju i tak dalej, a będziemy myśleć o tym, że chcemy załóżmy mieć samochód, który dużo pali i pomyślimy o atmosferze, no to tutaj już mamy problem, czy to jest taka czysta myśl, czy nie. Trzeba też pomyśleć o samochodzie, może by go oduczyć palenie? Może by go oduczyć takie, palenia. Takie, tam takie modne, plastry są w tym, w aptece. I teraz okleimy sobie samochody <laughs> i... O! Oklejanie bo... samochodów. To jest miejsce na reklamę w naszym programie. <laughs> tak. programie. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać i jakąś reklamę w naszym programie nadać, to oczywiście przez wszelkie informacje tak. są dostępne pod... Pod filmem. No i element wykończeniowy jeszcze. No ale mów, bo Element wykończeniowy w sensie tapicerka. E, nie, nie. Element, element wykończeniowy, czyli moment, w którym my osiągamy ten stan koherentny. Robię, myślę, czuję. Wiem, czego chcę. Właściwie skonstruowaliśmy. Potrafię skupić uwagę, czyli wyćwiczyłem swój umysł, tak? Nie, nikomu nie szkodzę, nie, nie myślę społecznie. Cała tak, orkiestra tak. gra i teraz przekładając to na bardzo często przez Ciebie nam jako przykład membranę, naciskamy, bądź też pociągamy kwestię mm. wyboru. I teraz, jak długo? Jak mocno trzymamy, wywieramy nacisk, albo jak, jak, jak długo oddziałujemy? Czy to jest kwestia tego, że. Zgrało mi się to wszystko. Przekonanie. Przekonanie, że jestem w gotowości. Tak. Dziękuję. I to jest no wszystko. Po, no popatrz. Weźmy łucznika. Załóżmy Robin Hood. Naciąga. Bo mało jadł. Naciąga. No tak. Naciąga Tak, tą cięciwę. Celuje. I kiedy on puszcza? Kiedy jest całkowicie przekonany, że jest na celu. No tak. No tak? Przecież to proste. No geniusz tkwi w prostocie, drodzy Państwo, to bez dwóch zdań. Czyli y, mając wszystko, nawet nie musimy jakoś specjalnie myśleć, czy my jesteśmy już gotowi, bo mamy wszystko i czy naciskam długo. To już nie ma co. Jeżeli poskładamy poszła te i instrumenty, to, to przekonanie o tym, że to już przyjdzie samo. No, zgrały mi się wszystkie instrumenty. Tak, czekamy na ten cyk. Już. Cyk. Tak, ja już jestem gotowy na to. Nacelowałem, puszczam strzała poszła. Ja, ja już, jestem już jestem gotowy. Się, ja. już, się, już się nie wróci. Nie wróci to, panie Hawranku. Już to nie może być. <grym> Czyli, bo ja już jestem gotowy, a ty? No, ja cały czas korzystam y, z tego, tylko nauczyłem się też, mm, ponieważ dostałem tą cięciwą z powrotem. No, o, widzisz, <grym> bo to się zakłada taką skórzaną opaskę na, dół, na rękę. No, ona się tam wychyli, no, wychyli się. Że y, z, ja zakładam, że ten Świat, skoro on jest i jest wirtualny, i ja się dostaję do tej gry i zauważam wpływ na tą grę, to ufam w to, że jeżeli istnieje zewnętrzny serwer, gdzie to, to jest oprogramowanie i na tym oprogramowaniu pracuje ktoś, kto mną steruje, to on doskonale wie, co jest dla mnie dobre. I to jest odpowiedź zresztą na jeden z komentarzy. Dobrze, że zrobiliśmy ten ten program, mm -hmm. bo y, było parę pytań na ten temat. Konkretnie, konkretnie. No, mamy nadzieję, że konkretnie, żeśmy to wy, wyjaśnili. Y, <grym> czyli zmniejszenie oczekiwań y, powoduje, że te naciski na przestrzeń, na te membrany też, bo, bo przestrzeń i membrany to są dwa różne urządzenia, ale, ale wszystko ze sobą współgra. Wie, wiemy tr... o co nam chodzi. Mm -hmm. Chodzi nam o matrycę. Y żeby uniknąć nich, ich lepiej jest być całkowicie stale przekonany o tym, że wszechświat bardzo dobrze o nas dba, że mamy wszystko, czego potrzebujemy i nasłuchujemy, czy też próbujemy zauważyć, czyli skupiamy uwagę wtedy, kiedy możemy. Dlatego ta próba na jego sygnały podpowiada nam wtedy, w którym kierunku, w którym kierunku pójść. I o dziwo, te podpowiedzi mogą być bardzo konkretne. To mogą być całe teksty, to może być namalowane na, sprajem na murze, to może być rozmowa kogoś y, całkowicie obcego z boku, mm -hmm. y, to może być wiadomość w radio, to mogą być nawet takie bardzo konkretne sygnały, tylko przestrzegam, że fiksacja na tym, y, czyli y, nie odczuwanie tych sygnałów, tylko przyjmowanie wszystkich jako... Ta mowa wszechświata prowadzi do fiksacji i skrzywienia, postrzegania, a w konsekwencji może wypaczyć też no, umysł i spowodować, że on będzie chorował. słowo właśnie. Pozwól, że spróbuję to troszkę uprościć. Słuchamy w sensie jesteśmy uważni. Odbieramy sygnały z wszechświata, ogólnie rzecz biorąc uważnie. Natomiast nie skupiamy się tylko na tym, że wszystkiego teraz słuchamy i tak. wszędzie patrzymy. szukam podwójnych cyfr, tych, takich, nie, nie, nie. śledzę. Żyjmy tak, jak żyliśmy, tak. tylko bardziej Trzeba świadomie i uważnie. Tak. A to tu, przyjdzie samo. Nie jak ma co... będzie ta podpowiedź, to, to, to się nie pomylisz, bo to będzie takie tutaj, takie u, trochę uderzenie tak, tak w serce, tak. że tak Blaszka, że poczujesz. Takie, takie, tak. to zawsze tak. Takie wiesz, straszonko. Yy, tak, tak, budzenie w sobie emocji, bo, bo już człowiek tyle walk odbył, że to w ogóle na nie widziano, a trzeba coś publiczności pokazać. No, więc, ja mam nadzieję, więc że my to... pokazujemy jednak Państwu coś, co jest wartościowe, jeśli chodzi o, o ten przekaz, o to, że to rzeczywiście jest proste. Cała ta współgra i doprowadzenie do, 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 do celu, do puenty w postaci wykreowania, Również za świadomością tego, że nie środki, w sensie nie narzędzia w postaci pieniędzy, zerna, na koncie, etc., etc., tylko efekt, obfitość, bo tego no nam ta. potrzeba, spokój. spokój ducha, harmonia, akordeon, gitara, różne instrumenty, prawda? Dach nad głową, przecież też e... środek komunikacji, pirogi. sprawny, nie zapominajcie. I, i, I to wszystko mamy i to, m, inaczej, tego oczekujemy, po to, żeby nie musieć się o to martwić, żeby móc mieć ten czas, o którym mówiliśmy, który no pomóc sobie łowić tą rybkę. I wtedy można łowić rybkę albo można po prostu leżeć i odpoczywać, albo leżeć i, i pracować, albo właśnie robić nic, bo wczoraj się nie skończyło. Czego no. Państwu życzymy oczywiście. Serdecznie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do dalszych programów. Otóż to, do widzenia. Do widzenia. Pan reżyser powie nam już? Nie wiem. No się obudził przez chwilą. Nie, właśnie sobie włączyłem Ramsteina Deutschland nie wiem o co im chodzi, bo mam podgląd. Ui. Bo nie ma takiego państwa, tak samo jak nie ma takiego miasta Londyn. Londyn nie ma jest Londyn.